Dzień dobry, witamy wszystkich kibiców, sympatyków Piasta Gliwice i chcielibyśmy podzielić się wspólnie z panem dyrektorem sportowym Bogdanem Wilkiem dwoma informacjami. Jedną bardzo dobrą, a drugą wyśmienitą. I tą bardzo dobrą informacją jest to, że zostaje z nami Damian Kądzior, a tą wyśmienitą jest to, że przedłużamy kontrakt o kolejny rok. Mam nadzieję, że ta informacja kończy tą dość długotrwającą sagę transferową, powszechnie nazywaną we wszystkich mediach. A co do szczegółów tego całego procesu, to bardzo proszę, żeby głos zabrał pan dyrektor. Witam też wszystkich. No, negocjacje trwały dość długo, bardzo długo. Wychodzi na to, że zbyt długo, tak powiem. Jesteśmy na takim etapie rozgrywek po 5-6 kolejkach, w naszym wypadku po 5 kolejkach, że zdecydowaliśmy się, że nie możemy się osłabiać. Byłoby to nie fair w stosunku do całej drużyny, dla całego sportu, dla całego klubu. Mimo że parę dni temu Lech Poznań spełnił zaproponowane przez nas kilka tygodni temu warunki, stwierdziliśmy, że żeby osiągnąć satysfakcjonujący nas wynik sportowy, a to zawsze było dla Piasta Gliwice najważniejsze, lepiej będzie, gdy Damian Kądzior zostanie w klubie, zostanie z nami. Lepiej, żeby ten zawodnik został z nami i wtedy o ten sukces będzie na pewno łatwiej. Ja osobiście jestem bardzo szczęśliwy, że tak ta cała sprawa się rozstrzygnęła. I co też myślę najważniejsze, sam zawodnik Damian Kądzior powiedział, że bardzo się cieszy, jest bardzo szczęśliwy, że zostaje w Piaście. Dziękuję. Mam nadzieję, że ta informacja pobudzi dodatkowe emocje wśród kibiców i sympatyków Piasta i będziecie jeszcze tłumniej przychodzić na nasze mecze i dopingować nas z trybun, bo wasze wsparcie dla całego klubu, a przede wszystkim dla drużyny jest nieocenione. Do zobaczenia na okrzej.